Cześć, z tej strony Orl Krukowski, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i wiem, pewnie się zastanawiacie, czemu mnie tak długo nie było. Ja wiem, że was to nie interesuje, ale powiem, że no mam życie prywatne i też dalej robię serwer Minecraft, więc progres jest, niedługo może nawet i wystartujemy. W dzisiejszym odcinku jest Title i Telerau, tak bardzo szybki dzisiaj wstęp, bo nie chcę tego przedłużać po prostu. Jak już wspominałem w poprzednim odcinku, też chcę zrobić takie remake'i starych filmów, więc no serię z remake'ami rozpoczynamy tym filmem, nie przedłużając. Tutaj są donatorzy, tu jest aktualna liczba subskrypcji, dziękuję za 6000 subskrypcji, to strasznie szybko leci przez tą kwarantannę. A co jest liczba łapek w górę i komentarzy pod poprzednim odcinkiem. Nie przedłużajmy, przejdźmy do filmu. Dobra, pierwsza komenda, do której przejdziemy, to będzie taka podstawa. Ja wiem, że title jest taką komendą, którą wszyscy praktycznie znają, ale część youtuberów, bądź ogólnie ludzi zajmujących się poradnikami, nie mówię o takich fajnych rzeczach, jak na przykład pokazywanie ilości scoreboardu, czy tam niku gracza, w sensie, ja to dzisiaj pokażę w tym filmie, ale dobra, do tego przejdziemy później. Podstawą w title jest po prostu wiedzieć, jak napisać title. No, musicie wpisać title, mapa a title na przykład, i tekst. Tekst się zapisuje chyba podobnie jak do custom name teraz od 1.13, więc no jak damy sobie taki zwykły tekst, no to będzie po prostu biały tekst, hej, i bez żadnych dodatków. Żeby dodać dodatki, no to wystarczy dodać przecinek, na przykład color green, tutaj macie tabelę kolorów. Dodaliśmy sobie color green, to będzie zielony. Jeśli damy sobie na przykład color gold, tak, to jest właśnie color gold, więc no mamy gold, raczej proste do zrozumienia. Możemy także dodawać efekty, na przykład pogrubienie, ball through. Wszystkie takie efekty będziecie mieli w opisie i możecie sobie sprawdzić, jak one działają. I kiedy mamy taki bold na true, no to po prostu jest hej Olek, w sensie tu jest inny tekst i to jest hej Olek i on jest po prostu pogrubiony. A na przykład niektórzy nie wiedzą, jak zrobić, żeby były dwa różne teksty, czyli na przykład jeden zielony, drugi jest pomarańczowy. No to żeby to zrobić, tutaj już jest komenda, ale ja wam to może pokażę od strony tak, jak to zrobić. Więc kopiujemy sobie command bloka, kopiujemy w nim komendę. Tutaj dajemy sobie nawias i z drugiej strony też nawias i tutaj dajemy sobie przecinek, klejamy komendę i na przykład zmieniamy kolor na red. No jak widzicie, jest różnokolorowy tekst i no tyle. Przechodzimy dalej do takich podstaw title, czyli na przykład teraz będzie subtitle. Subtitle działa tylko wtedy, kiedy damy title, dlatego title to jest tutaj i. Jak sobie to klikniemy, no to będzie i subtitle to jest ten tekst poniżej. Zamiast title tutaj dajemy subtitle, tekst, dokładnie to samo, w sensie dokładnie to samo jest działanie. I no musi być ten title. Może nawet nie być tego, może być po prostu title bez żadnego tekstu i po prostu zadziała. Kolejną rzeczą taką używaną często do title jest action bar. Ja tego często używam na małek, bo to nie przeszkadza jakoś bardzo, w sensie action bar to jest coś takiego. Czyli wyświetla wam troszkę poniżej niż jak dostajecie nazwę itemu, no tekst po prostu. I w tym wypadku to jest action bar. Komenda podobna, czyli title małpa p, action bar, jeśli damy małpa a, no raczej nie muszę wam tego tłumaczyć. To są podstawy komend. Jeśli nie ogarniecie podstaw, czemu tutaj jesteś? Ogarnij podstawy. Oczywiście możemy też manipulować tym, jak długo ma się wyświetlać ten napis, w sensie jest coś takiego jak fade in i fade out. Fade in to jest tak jakby wyświetlanie się, w sensie zobaczcie, jak damy sobie na przykład taki title, no to tu jest fade in, stay, fade out, czyli znika po prostu, zanika. Tutaj się pokazuje, tutaj zanika, no raczej rozumiecie. To jest w tikach, czyli 20 tików to 1 sekunda, więc ustawmy sobie na przykład na 40 i tutaj 0, czyli od razu to nam zniknie. Teraz jak sobie damy na przykład właśnie taki title, no to jak widzicie, długo się to nam pojawia i nagle zniknęło. No nie trzeba chyba tego drążyć, raczej ogarniać, o co chodzi. Tu już zaczniemy przechodzić do telerau. Jak widzieliście, komenda title jest naprawdę skomplikowana i rozbudowana. Tak też uważam, że bardzo mało o niej można powiedzieć. Telerau jest o wiele ciekawszą komendą. To jest komenda, która pokazuje tekst na czacie. To nie jest say, bo say to po prostu, że osoba pisze, a tutaj chcemy na przykład bezosobowy, więc dobra. Używamy sobie komendy telerau i małpa p i na przykład właśnie tekst. Jak możecie zauważyć, jeśli ktoś jest spostrzegawczy, no to to już się nam pokrywa z tym, co było na początku, więc tak, title i telerau to są komendy, które się zapisuje podobnie. Więc jak to sobie klikiemy, no to będzie sam tekst i tyle właściwie. Możemy dodać oczywiście kolor, możemy także to rozdzielić, tak jak tutaj widzicie, i no będzie to wyglądało następująco. Możemy oczywiście też zmienić po prostu... Dobra, dodajemy sobie bold i na przykład na true. Dobra, dodaliśmy sobie bold, czyli że będzie pogrubione. No i jak widzicie, jest pogrubione. Tylko no kropki w Minecraftcie pogrubione wyglądają trochę no nie jak kropki. Strasznie dziwnie się czuję nagrywając ten film. W sensie czuję, że coś jest ze mną nie tak. Muszę się przyzwyczaić po prostu do nagrywania. Mam nadzieję, że przyjdzie mi to szybko. Dobra, następnym do czego przejdziemy, no to tą rzecz pokazywałem już w pierwszym odcinku zlepka, gdzie pokazywałem takie dodatki na spawn, można powiedzieć. Więc dobra. O co chodzi w tej
tej komendzie. Ta komenda będzie powodowała, że jeśli klikniemy sobie tekst, to będzie wykonywała się komenda. Mamy tutaj tekst, oczywiście kolorki, efekty i inne takie. I mamy coś takiego jak click event. Click event to oznacza, że jeśli klikniemy na tekst, to się wykona jakaś akcja. W tym wypadku run commands, czyli odpali się komenda. Najbardziej nas interesuje click event i run command, więc value też nie interesuje nas, tego nie zmieniamy. I tutaj dodajemy komendę, jaką chcemy wykonać. Jeśli osoba na mapie nie ma permisji do komend, ta komenda się nie wykona, bo komendy wykonywane na TileRAW, one są wykonywane przez gracza, czyli nie przez command blocka, nie przez serwer, tylko przez gracza, więc jeśli gracz nie ma permisji, no to komenda się nie wykona i napisze mu, że nie ma permisji. W tym wypadku jak klikniemy tekst, no to będzie, że żebyśmy powiedzieli say hi, więc dobra, klikamy i teraz klikniemy sobie tekst, no jak widzicie, gracz Olek MK napisał hi i no właściwie tyle. Możemy także dodać coś takiego jak URL, w sensie klikniemy sobie na przykład tekst, będzie chciał nas przenieść do jakiejś strony. Tutaj mamy taki standard, czyli tekst i inne takie oraz click event i tutaj zamiast run command jest open URL. Tutaj dajemy nasz link, oczywiście z HTTPS i inne takie, no tutaj jest link do mojego Discorda. Jak widzicie, no chce nas przenieść po prostu na mojego Discorda. Jeśli klikniemy jest, no to nam się otworzy to w przeglądarce, a jeśli nie, no to po prostu zamknie. Jest jeszcze coś takiego jak hover text, czyli na przykład jak dostajecie jakiś achievement, no to wam to podświetla na czacie, w sensie zaraz do tego przejdziemy. Mamy tutaj tekst i inne takie, w sensie no standard i hover event. Hover event to coś takiego, że no będzie ten hover. Show text jest też coś takiego jak show entity i show item. Nie ogarniam tego, nie rozumiem jak to działa, w sensie nie chce mi to działać. Hover text, no tutaj mamy tekst, który jest napisany. Jak widzicie, też możemy zrobić tak jak w title. Wszystko działa na podobnej zasadzie, więc jak klikniemy to sobie, jakby co, wszystkie komendy macie w opisie, to przypominam. No to jak widzicie, wyświetla nam właśnie hover show text. On był na zielono napisany, jak widzicie, tutaj jest kolor zielony i tutaj show. Jak zmienię sobie nazwę, no to po prostu będzie tak jak zmieniłem, więc no nie trzeba tego rozciągać. Tutaj przechodzimy do rzeczy, które są rzadko pokazywane właśnie na tutorialach, na przykład title bądź TeleRAW. Czyli na przykład jak pokazać jakiegoś gracza. TeleRAW małpa A, czyli że wszystkim graczom napisze nick osoby, która będzie najbliżej command blocka. Jeśli damy małpa S, no to nam nie zadziała, bo to command block, ale na przykład jak będzie to tabliczka, no to wyświetli osoby, która kliknęła tą tabliczkę. Selector, małpa P, czyli ten gracz i kolor na przykład dark green. Jakby co, jeśli dodacie kolor do teamu, to on odziedziczy ten kolor teamu, a nie to, co tutaj napiszemy, czyli na przykład ten dark green. Więc jak klikniemy, no to jak widzicie, jest mój nick. Jeśli damy małpa A, no to wyświetlą się wszystkich niki, tak przedzielane przecinkami. Też jak widzicie, wyświetla nam na przykład moje UID i na przykład, że type player, więc no to jest nawet fajne. I teraz przechodzimy do ostatniej komendy związanej z TeleRAW. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był krótki. To jest po prostu taki wstęp, żeby mnie przyzwyczaić do nagrywania, a was poinformować, że wracam z nagrywaniem, więc dobra. Tutaj będzie coś takiego jak pokazywanie ilości punktów, jakie otrzymaliśmy ze scoreboardu. Czyli zobaczcie, mamy tutaj TeleRAW, małpa A, score name, małpa P, czyli najbliższy gracz. Dobra, zaraz do tego przejdziemy, bo najpierw musimy dodać scoreboard. Dodajmy sobie scoreboard play 1 minute. No jak widzicie, ten scoreboard już jest, więc nie muszę klikać guzika. W tym scoreboardzie chodzi o to, że będzie nam naliczało tick, w sensie ciągle dodaje tiki graczowi, czyli że ciągle się zmienia ta wartość. Nazwa tego jest tekst, czyli że scoreboard się nazywa tekst. Teraz możemy przejść do tego. Score name małpa P, czyli najbliższy gracz. Wybieramy sobie scoreboard tekst, czyli no nazwę naszego scoreboardu oraz kolor możemy dodać. Więc jeśli teraz kliknę, to wyświetliło wam właśnie wartość, jaką otrzymałem. W sumie na podstawie tej wartości można obliczyć, ile już miałem podejść do nagrywania tego. I jak teraz klikniemy, no to zmieni nam się ta wartość, bo ciągle się nam dodaje. Więc no klikam i się zmienia, no po prostu to nam pokazuje obecny scoreboard. Jakbym włączył teraz sidebar, no tak widzicie, to się nam ciągle zmienia. Jak sobie klikniemy, no widzicie, jak to działa. W sensie no, nie ma co drążyć i też nie ma co przedłużać tego odcinka.